Dawid Śmielowski tuż po wygranym debiucie na gali KSW67. No wielkie gratulacje. Uratowałeś praktycznie zero w rekordzie, 8 sekund przed końcem. Jak smakuje właśnie taka wygrana? Wiesz co, no już się przyzwyczaiłem do takich wygranych, więc smakuje dobrze, ale pierwsza runda smakuje lepiej. Ale jak ogłosili to, że to było znowu 8 sekund do końca, to mówię, nie wierzę, naprawdę znowu to się stało. A miałeś świadomość, że po tych dwóch pierwszych rundach, no może werdykt nie być na twoją korzyść? Jakby nie dociera to do mnie w żadnej, jak tak już powtarzałem, w żadnej sekundzie walki, że ja mogę przegrywać. No nie ma opcji takiej myśli dochodzącej do mnie w trakcie walki. Zawsze idę do przodu, czy wygrywam, czy przegrywam. Nie ma kalkulacji, że wygrywam dwie rundy, to trzecią odpuszczę. Wręcz tylko narożnik tam poinformował mnie z końcem drugiej rundy, że nie wiemy, czy wygrywamy, czy przegrywamy. Daj w tej rundzie ognia, no i dałem. No i dałeś ognia, rzeczywiście. Byłeś zdziwiony, że tak właśnie siadło ten taki prawy hak z góry, czy tak siadło i tak już odłączyło go? Szczerze właśnie nie pamiętam, co siadło, że wylądował na deskach. Pamiętam tylko te dobicia piękne, jak tam wszystko wklejałem mu idealnie na głowę, ale właśnie co siadło, niestety nie pamiętam, chętnie zobaczył kultureczkę. Odnośnie właśnie tego dobicia, nie sądzisz właśnie z twojej perspektywy, bo według mnie no, sędzia troszeczkę za późno przerwał, jednak te kilka ciosów tam aż za mocno weszło, bo tak był rozkwaszony, że od dawno czegoś takiego nie widziałem, powiem ci szczerze. Wiesz co, no ja nie mam, ja gdybym był na miejscu Filipa, też nie miałbym pretensji, wiem jaki to jest sport. Czy sędzia przerwie za szybko, jest źle, czy sędzia przerwie za późno, jest źle. Ludzie muszą zrozumieć, że my wiemy, po co my tu jesteśmy i że tu nie wchodzimy grać w bierki, tylko zrobić sobie krzywdę. Odnośnie Felipa, zauważyłeś, że po tej porażce z Rutkowskim nabrał trochę tej pokory i tak już no nie pajacował, mówiąc szczerze? Myślę, że właśnie popajacował jeszcze bardziej. Mówił, że to nie ten poziom, ale chyba się zamienimy kontraktami. Właśnie odnośnie Daniela Rutkowskiego, no myślisz, że ten pojedynek będzie jako eliminatorem do walki, być może ze zwycięzcą, gdy Daniel zdobędzie ten pas? Jak tylko włodarze powiedzą, że to był eliminator, bardzo chętnie zbliżę się, a jeżeli nie, no to nie przyjmuję do wiadomości innej opcji niż tylko kolejna walka jest eliminatorem. No. Przykro mi, nie chcę sprzedzić o innego. Następna walka musi być eliminatorem o pas. Wchodzę tutaj niepokonany, 9-0, wszystko przed czasem, nie ma innej opcji. Właśnie Filipa teraz wywożą, no jednak... Wygląda ciężko, tak. No życzę mu mimo wszystkiego, mimo tego, że strasznie mnie podpalił przed tym wszystkim, to naprawdę z całego serca życzę mu, żeby doszedł do zdrowia i było wszystko okej. Odnośnie kolejnego pojedynku, właśnie mówisz, że masz nadzieję, że już będzie ten eliminator. Masz być może z kim byś chciał stoczyć ten eliminator? Myślę, że nie mam takiego z kim bym chciał, tak w 100%, ale... Kto by ci najbardziej odpowiadał? Właśnie mamy tutaj takiego wilka, jednego młodego też po paru wygranych, Roberta Ruchałę. Myślę, że dalibyśmy fajny pojedynek i czemu nie? Ten sam, podobny wiek, podobny rekord. Filip miał 3 razy tyle walk, więc czemu ci wszyscy młodzi dostają zawodników 5 walk, 6 walk po przegranych, po wygranych, a ja dostaję zawodnika z 3 razy takimi. Mam nadzieję, że włodarze to docenią, jak to obejrzą i wezmą sobie do serca moje słowa. No właśnie, Filip, już uważasz, że być może tą walką zwolniłeś go z KSW, no bo ostatnie pojedynki no dość nie idą po jego myśli. Myślę, że mogłoby tak być, ale naprawdę Filip jest mega mocnym zawodnikiem. Myślę, że naprawdę no jest tutaj dla niego miejsce, da jeszcze piękne, mocne walki. I odpali, podejrzewam, jednego, więc decyzja do włodarzy. Dobra, teraz najważniejsze, jak będziesz świętował taką wygraną? Oj, zawsze świętowałem ostro, to wykąpię teraz... się, ale teraz jakoś nie jestem nakręcony na ten after party, naprawdę. Usiadłbym po prostu i poszedł spać. Ale ran poza tą na czole takich nie masz aż. Nie mam, ale naprawdę tutaj gdzieś ręce, piszczele, czoło, no... Jestem chodzącym bólem po prostu. Dużo właśnie tak obijał też praktycznie korpus, nie? Tak. Daniel powiedział, że piekielnie mocno kopie i bije. Naprawdę dostawałem, nie chcę mu odejmować, ale dostawałem naprawdę o wiele mocniejsze kopnięcia i bomby. Myślę, że chyba Daniel nie poczuł jeszcze mocnego kopnięcia. Z całym szacunkiem, nie chcę nic tutaj ubliżyć. No walczyliście w boksie, także chyba nie miał szansy poczuć. I w dużych rękawicach. Dobra, więcej już nie mówimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki.